Spotkanie ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Witam wszystkich radiosłuchaczy w kolejnym dniu naszych rozważań. Dzisiaj jakby kontynuujemy tekst, który rozpoczęliśmy w poniedziałek. Jesteśmy w końcówce kazania na górze i dzisiaj Pan Jezus do nas mówi jakby słowa, które dopełniają, czy są komentarzem do przykazania miłości. Pan Jezus mówi: wszystko, co chciałbyś, aby ci czynili ludzie, i ty im czyń. I to jest, uważam, takie dopełnienie, to jest nieodzownie związane z tekstem, w którym Pan Jezus mówi o najważniejszym przykazaniu, przykazaniu miłości Boga i przykazaniu miłości człowieka. Tak naprawdę to jedno zdanie jest komentarzem. Co znaczy kochać bliźniego jak siebie samego? Czynić mu to, co chciałbym, aby mnie czyniono, czynić to, co ja lubię, co jest mnie potrzebne, z czego ja się cieszę, czynić to, co jakoś mnie buduje, inspiruje, to samo czynić innym. I to jest po prostu w jednym słowie człowieczeństwo. I wczoraj Pan Jezus mówił też o tym człowieczeństwie. Ta tabelka w naszym oku i coś małego wokół brata. Tu nie chodzi do końca o te proporcje, tylko właśnie o to: bądź człowiekiem. Nie osądzaj po pozorach, nie skreślaj, tylko kochaj. I uważam, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo bez człowieczeństwa. Człowieczeństwo jest fundamentem chrześcijaństwa. I Pan Jezus, chodząc po naszej ziemi, wielokrotnie to pokazywał, że najpierw trzeba być człowiekiem. Mam takiego znajomego księdza emeryta, do którego w zasadzie częściej dzwonię, niż go odwiedzam, bo mieszka dosyć daleko. Ale on zawsze w naszych rozmowach, przynajmniej raz, czasem wielokrotnie, mówi właśnie o tym: pamiętaj, najpierw trzeba być człowiekiem. I to mówi sędziwy kapłan, który wiele też służył Kościołowi i jakby takim jego mottem jest to bycie człowiekiem. Bo te wszystkie piękne słowa, piękne akcje bez podparcia człowieczeństwem, no to jest słoma. I w tym samym tekście Pan Jezus dzisiaj mówi o bramie. Jedna jest ciasna, druga jest szeroka, jedna droga jest wąska, druga droga jest szeroka. Dzisiaj jesteśmy w dobie autostrad, szerokich, wygodnych dróg, natomiast do Królestwa Bożego wchodzi się ciasną bramą, wymagającą drogą i dobrze. I Pan Jezus zdaje się dzisiaj mówić do nas: najpierw bądź człowiekiem, bądź osobą otwartą, życzliwą, kulturalną, pomocną i to jest ta ciasna brama. Bo wielokrotnie wolelibyśmy być bardziej dla siebie, odpuścić, znaleźć sobie może jakiś wygodny kąt i się ukryć. A Pan Jezus mówi: nie, bądź człowiekiem. Tam gdzieś są moi ludzie, do których trzeba wyjść. Tam trzeba wyjść na te opłotki, trzeba wyjść na te peryferia. I mamy chyba z tym problem, nawet może szczególnie ludzie Kościoła powinniśmy się uderzyć w pierś, bo
To często się barykadujemy w tych naszych kościołach, wspólnotach, a gdzieś tam ludzie potrzebują po prostu człowieka. Zauważmy, że wielu świętych jest świętymi, dlatego że wyszli do biednych, do ubogich, do chorych, do trędowatych. Często w szkole rozmawiam z nauczycielami, no taka praca, jesteśmy po prostu kolegami, koleżankami z pracy. I ta ewangelizacja tam zaczyna się od człowieczeństwa, od tego, że jestem z nimi, oni muszą mnie poznać, zaufać i dopiero później zaczynają się jakieś poważniejsze tematy. Czyli popatrzmy, że Pan Jezus mówi, bądź człowiekiem i wtedy ludzie przez Ciebie dostrzegą mnie. Zbliża się wakacje na ewangelizację Bieszczadów, którą też współtworzę, koordynuję i dołączają do nas kolejni ewangelizatorzy. Zapraszamy także wszystkich, którzy mieliby ochotę i czas. 16-23 lipca. Ale tam właśnie też to widać, że jest z jednej strony akcja, robimy jakiś performers, też to czasem jest naprawdę na świetnym poziomie, ale jest cała grupa ludzi, którzy są jakby z boku i patrzą, kto przychodzi, kto się zatrzymuje i nawiązują taką interakcję. Rozmawiają z tymi ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby spotkać człowieka. On przechodzi na przykład na Zaporze Solińskie, ale on nie chce dostać produktu, tylko on chce spotkać Kościół. Człowieka, który się nim zainteresuje, zapyta. Czasem ma jakiś banał, uśmiechnie się. I to jest dla nas ważne. I wczoraj było zadanie, dzisiaj też będzie zadanie domowe. Kochani, zapraszam każdego z was, siebie, bądź człowiekiem. Zadanie to odezwij się do kogoś. Może w twoim najbliższym otoczeniu jest ktoś, do kogo trzeba się odezwać, może trzeba go odwiedzić, zrobić mu zakupy, posprzątać, może kogoś zabrać na lody, może napisać do kogoś SMS-a, czy zadzwonić. To jest zadanie na dzisiaj. Bądź człowiekiem i daj komuś kawałek serca. Pozdrawiam, niech Pan Bóg wypełnia wasze życie, będzie uwielbiony w tych wszystkich waszych relacjach, które dzisiaj będziecie budować. Do usłyszenia jutro. Szczęść Boże.